Wniosku, bo wie, że rząd wciąż nie naprawił tego, co zepsuł w wymiarze sprawiedliwości, więc wniosek nie dałby szans. Nie traci jednak zadowolenia z siebie i wini opozycję. Jakub Sulinowski. Proszę Państwa, mamy kilka pytań od redakcji. To pytanie już od lat sprawia aż taki problem premierowi. Dzisiaj też. Kiedy złoży Pan wniosek o KPO? Środki z KPO. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to pytanie, bo jak widzicie, rosną te budynki jak na drożdżach. Zwiększyliśmy liczbę miejsc w żłobkach z 84 tysięcy na 240 bez pieniędzy z KPO. Jak nie ma pieniędzy, to nie ma pieniędzy i się nie da tego zaczarować. Już 3 lata temu Mateusz Morawiecki zaczął się chwalić załatwieniem wielkich unijnych pieniędzy z KPO, ale ich nie załatwił. Mówił też wiele razy, że złoży o nie wniosek. Ale nie złożył. Złożymy go najpóźniej do końca października. Ten wniosek jest przygotowywany teraz, prawdopodobnie jeszcze przed przekazaniem ustawy do pana prezydenta. Będziemy mogli złożyć wniosek. Mam nadzieję, że do końca lipca będzie to możliwe. Ten sam premier, który nie złożył nawet wniosku o pieniądze z KPO, ma pretensje do opozycji, że nie poparła poprawki PiS-u do rezolucji Europarlamentu. Żądanie o pieniądze z KPO! Rezolucja była jednym wielkim oskarżeniem rządów PiS-u i nie dotyczyła unijnych pieniędzy, tylko zagrożonej demokracji w Polsce. I to nie Europarlament decyduje o pieniądzach, tylko rząd, który miał się o nie wystarać, ale się nie wystarał. Z czego wynika kolejne pytanie faktów, też oczywiste i proste, a odpowiedź nie ma nawet luźnego związku z tym pytaniem. Czy premier rządu, w którym pan jest, jeszcze się stara o uzyskanie pieniędzy z KPO, czy już zaniechał tych starań? Panie redaktor, wiemy, że ten, kto pretenduje do roli premiera, stara się bardzo, by Polska nie dostała pieniędzy. Donald Tusk, jego partia. O Tusku, z Tuskiem, bez Tuska. Tak naprawdę Polską dzisiaj rządzi Kaczyński i Morawiecki. I ci dwaj panowie odpowiedzialni są za stan demokracji dzisiaj w Polsce, za stan instytucji publicznych, za brak środków, za szalejącą inflację i za to, że policjantom zabiera się czajniki. A tylko rząd PiS-u pieniądze dla Polaków, ale nie złożył. Albo może próbować obciążać opozycję. To robi, tak. Ale im głupio! Opozycja w sprawie KPO zrobiła więcej niż ten minister w rządzie Mateusza Morawieckiego. Pomogła rządowi i PiS-owi przegłosować nawet ostatnie zmiany w sądownictwie, czego ten minister nie zrobił. Do tego prezydent też był kiedyś w PiS-ie, tej ustawy nie podpisał, a wybrany głosami PiS-u Trybunał od lutego nawet się w tej sprawie nie zebrał w pełnym składzie. A przecież premier mówił, że KPO to polska racja stanu i liczy się szybkość działania. Polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków jak najszybciej. Przez te wszystkie lata jedno takie zadowolenie zmiera. Mówił to samo, gdy zapewniał, że mamy miliardy euro z Unii i teraz, gdy nie mamy tych miliardów euro z Unii. Dokładnie to samo. Ostatnie dane, które do nas dotarły, bardzo się z tego cieszę, bo one potwierdzają ten kierunek rozwoju, który wytyczyliśmy. Ja jestem naprawdę zbudowany tymi danymi, które do Polski przychodzą i jak nas oceniają zagraniczne instytucje. Pomiędzy tymi wypowiedziami wybuchła wojna u granic Polski, a inflacja, czyli drożyzna, sięgnęła rekordów ćwierćwiecza. Unijne miliardy z KPO dzisiaj nie są potrzebne tak samo. Bardziej. Jakub Sobieniowski. Fakty.